A więc, Manderku, pomijając fakt, że wyglądam jak dwójeczka rozdeptana przez słonia, postanowiłem, kurwa, to nagrać w końcu, bo się kilka osób pytało, czy warto. A więc tak. Dzisiaj umówimy sobie na przykładzie mojej, kurwa, B8-eczki, zajebisty komputerek Foxwella, czy warto. Że kurwa, zaczynamy. Oczywiście żadnej marki nie reklamuję, z tego względu, że żadnych kurwa hajsów za to nie biorę. Ale jestem w stanie kurwa pomóc i doradzić, bo naprawdę za te pieniążki to jest coś wspaniałego, jeśli chodzi o tego kompanię. Także kurwa, zaczynamy. Nie wiem, jak to nazwać, recenzję czy jakoś tak. Także nic. Rozpakowujemy Foxwella, podepniemy, pokażę wam, jaki to jest model, jakie są różne warianty tego skurwysynka i omówimy kilka kwestii. I tak, mamy takie fajne, świetne pudełeczko, chuj podręczne, wielkości troszeczkę większej niż kurwa męska dłoń, czyli taka trochę jak u dinozaura. W pudełeczku mamy takie coś, takie kurwa coś, ale brudne. No ale nic, no i teraz tak, tu mamy książeczkę, zaraz wam pokażę co i jak, jaki mamy model. Pierwsze to zepniemy i lecimy dalej. No i teraz tak, jak tu go fajnie omówić? Po pierwsze, kabel gruby, solidny, 1,5 metra jest gdzieś go około. Model mamy NT624. Zakupiony został jakieś pół roku temu na AliExpress i wyszedł mnie jakieś 13 tysięcy koron, a dokładnie nie mnie, tylko kolegę, ale dostałem go w prezencie. No i tak. Co on tu obsługuje? Można go ładować normalnie, aczkolwiek ładuje się samoczynnie przez połączenie z samochodzikiem. Mamy tutaj dodatkowy jeszcze jakieś USB, chuj wie do czego, aczkolwiek możliwe, że do szczytania sobie na kompa zrzucenia błędów z pamięci. Tutaj mamy to USB, aczkolwiek tego nigdy nie użyłem. Dodatkowo ten mały chujożyna ma wejście na kartę pamięci. Tutaj mamy chyba 2-gigową zamontowaną i to oryginalnie już dali ją w zestawie. Także jest karta. Co my tutaj mamy? A tu nie pisze. Made in China. 2 giga, tak. 2 giga ona ma. To było w serii. Także chyba źle. To było w serii od razu zamontowane w środku, także. I co dalej teraz? My mamy model NT624. I lecimy z omówką. Tutaj mamy różne warianty tych komputerków. Przejdziemy od razu do tego spisu, który mamy i co posiada. Czekać było ostatnie. NT624 mamy ten. I tu jest wyposzczególnione, co on potrafi. Oczywiście on posiada język polski, można przestawić, ale w języku polskim traci bardzo dużo opcji. Także ja wolę w języku angielskim. No i teraz tak, można sobie kupić jakieś tam piekne za 500 dolców lub za 500 dolców z aktualizacją na 3 lata. I zapierdala już naprawdę z wszystkim. No ale aż taki jest niepotrzebny. Jeśli chodzi o naprawdę takie, jakby to powiedzieć, bawienie się w mechanikę i w ogóle, no to tutaj mamy opcję, cóż on robi. A więc tak, w opcji cóż on robi, tutaj mamy wszystko, co robi. I teraz wyposzczególniony model, czyli NT624, no i dość tego jest. No i teraz tak, co by wam tutaj
jakby wam to najlepiej tutaj wytłumaczyć. Pokażemy wam na przykładzie mojej Caudi. I teraz dlaczego jest kupiony ten model? Otóż kosztował 13 tysięcy koron z AliExpress z cłem, z przesyłką. To jest naprawdę na Polskę jakieś 400 zł. I teraz tak. Dlaczego takie coś? Otóż wciąga wszystko. Tylko nie można robić żadnych adaptacji. Do usuwania i czytania błędów naprawdę ciągnie wszystkie samochody do 2021 roku. Teraz jedziemy dalej. Na przykład gruźlik jest odpalony i możemy sobie zrobić taki skan jak na przykład OBD na szybkości. Czyli klikamy Unter. A nie, sekunda, przepraszam. Muszę go jeszcze raz wyłączyć i włączyć, bo wyciągnąłem z niego kartę pamięci. I teraz zamulony jest. Bardzo mi przykro. Sekunda, jest, jest. Bardzo szybko się włącza. Już jest. I teraz WBD. I co tutaj jest fajnego? W trybie live, czyli to, co się teraz dzieje, wszystko możemy sprawdzić. Bardzo prosta obsługa, naprawdę jest tak prosty jak grypanko. Tu mamy wszystko, co można sprawdzać, ale na przykład najfajniejsze to jest live data. Klikamy sobie Enter. Zajebisty jest, naprawdę lubię go. Nie rozstaje się z nim, cały czas leży sobie w aucie. Jest jak kondony. Lepiej mieć i nie użyć, niż potrzebować, a nie mieć. Można wybrać sobie samodzielnie spośród listy, co chcemy sprawdzić w trybie live, lub po prostu kompletna lista. Ja biorę zawsze kompletną listę. Klikamy. No i teraz wypieprza nam wszystko tutaj, co nasz gruźlik posiada w trybie live, co możesz czytać. No i teraz lecimy sobie na dół. Obroty silnika. Pięknie, równiutko silniczek pracuje. Nie ma nawet 20 obrotów na minutę różnicy, także naprawdę wspaniale silniczek pracuje. Idziemy sobie dalej, idziemy sobie dalej. Mieszaneczka, wyprzedzenie kątu zapłonu. Tu niestety na to nie mamy wpływu, ponieważ trzeba byłoby się mapą bawić. Także mamy MAF sensor, czyli przepływkę. Tryb live jest naprawdę dobry. Gdyby coś było źle, dodajecie gazu, puszczacie, automatycznie wyskakuje na niebiesko komenda i wtedy wiemy, że gdzieś jest coś źle. Także to tak tutaj wygląda. Wszystkie temperatury, ciśnienie, wszystko się ładnie pokazuje. Temperatura w tym, w katalizatorze za turbiną 409 stopni. Ładowanie. No jest praktycznie kompletnie wszystko, co nam jest potrzebne, żeby sobie zweryfikować stan silnika w trybie to, co się dzieje teraz. No i teraz możemy sobie jeszcze tutaj pierdolnąć dwójeczką, tu jest wszystko, pauza, one graphic, save. Można sobie zrobić wszystko w grafice, wszystko co się dzieje z silnikiem w dwóch, można w takich.
O, sorry. No i tutaj wszystko ładnie pokazuje, co i jak. No ale mniejsza. Najlepiej jest w tekście, czyli badamy sobie tak. No i dobra. Jeśli tu nam wszystko fajnie wyszło, tu jeszcze się można pobawić, sprawdzić sobie zamrożone te i tam. No to jest proste, bardzo proste. Ma bardzo dużo opcji. Możemy sobie tutaj czytać tak samo numer win. Aha, musi być teraz zgaszony, także teraz tego nie zobaczymy. Musi być zgaszony, żeby to zrobić. No ale mniejsza o to. Zgaszone auto po prostu, a teraz jest odpalone. Wszystko mamy. Echo name, jeśli by się nie zgadzał ten numer win, można go skalibrować. Wszystko praktycznie tutaj jest dostępne w nim. No i tu jeszcze kilka opcji na dole. No i dobra, wychodzimy i teraz tak, jest. Co mamy dalej? No i teraz tak, lecimy dalej. Tu mamy skan, wybieramy i mamy samochody azjatyckie, enter. Cofamy, chińskie, enter. Europejczyki i tu się zaczyna impreza. Bentley, Bugatti, Aston Martin, Ferrari, Jaguar, Lamborghini, Lancia, Range Rover, Mercedes, Maserati, Maybach, Opel, Porsche, Renault, Royce, Smart Seat, Skoda, Sprinter, Sabo, to nie czytamy, to proste, jak ruchanie Volkswagen, busy Volkswagen, Vauxhall, czyli angielski Opel i Volvo. Dalej mamy jeszcze USA. W USA mamy Chryslera, Forda i General Motors. I teraz można sobie wybrać obojętnie co, na przykład bierzemy Europę, wybieramy Caudi. Caudi, teraz mamy kilka opcji skanu. Wybieramy system. Ciach Bajera. Teraz mamy bardzo szybki skan. Aby wam to pokazać, żeby fajnie było widać. O. Bardzo szybki skan, taki normalny. I tutaj mamy pełny skan. Na tym numerze 3, ten pełny skan, auto skanuje około godziny 20 do godziny 40. Przepierdala wszystko, każdą kurwa jedną śrubkę, no dosłownie wszystko znajdzie, czego normalnie komputery nie łykają, kompletnie wszystko, wszystkie błędy są idealnie opisane, także nie ma żadnego problemu potem po numerze błędu, czy tam po kodzie błędu, czy no po numerze po prostu, no nie, żeby namierzyć, co to jest. Dalej, co jeszcze można ogarnąć? Teraz tu mamy otwieranie hamulca ręcznego i zamykanie hamulca ręcznego. To jest już praktycznie w wszystkich nowych autach, nawet jeśli chcemy wymienić klocki hamulcowe, to niestety tą opcję trzeba mieć. Klikamy Enter. No i teraz mamy wszystkie samochody. Już nie mówię o jakimś tam, wiecie, normalnym, tylko jest Bentley, jest Bugatti, Ferrari, Yogi, Lexus, Land Rover, Maserati, Maybach. Ta opcja jest potrzebna, Porsche, ta opcja jest potrzebna, żeby wymienić Rolls-Royce, żeby wymienić chociażby klocki z tyłu. Trzeba tą opcję mieć. Często jest tak, że auto lubi złapać błąd i ręcznie się potrafi zablokować i trzeba go właśnie komputerowo odblokować. Na przykład tak jak u mnie, ręczny jest elektroniczny, więc może dojść do takiej sytuacji. Także ten komputer łyka wszystko. Dalej, co jest fajnego? Oil Reset. I co tu można zrobić na tej opcji? W tej opcji możemy
Wybieramy sobie samochody, oczywiście jak zwykle są wszystkie dostępne na ziemi. Wybieramy Caudi, mamy manual reset lub auto reset. No i teraz tak, w tej opcji można wziąć i zmienić Enter A2, A3, A4, A6, A8, S6, S8, Allroad, S4, TT, A7, Q5, Q7, no i przykładowo A4. Roczniki sobie wybieramy. Od 2 i 2,4 tam do góry to są już te same sterowniki praktycznie, więc normalnie się to łapie z tym. I przykładowo wybieramy, i co jest fajne w tym, tylko już nie będę wchodził, bo nie chcę. Możemy manualnie przestawić sobie kilometry do kolejnego serwisu. Ja mam u siebie ustawione na 5000 km i co 5000 km mam wymianę oleju i po prostu to daje mi znać. Także naprawdę polecam tą zabawkę. Jest świetna, wspaniała, zapierdala i możecie kompletnie zrobić wszystko. Tu mamy oczywiście zwykłe ustawienia sprzętu, czyli języki i tam pierdoły. Tu się nie trzeba niczym bawić. Tak jak mówię, jest język polski, ale w języku polskim, jeśli ustawimy ten komputer, to traci bardzo dużo możliwości. Już to przetestowałem, także języki mamy, tak jak widać. Angielski, to cię kutiaka na oto, te żabojatki, szwabki, espaniolce, drugie to cię kutiaka na oto, po rudzku, po polsku, portugalski, niderlandzki, czekaj, jakie jeszcze języki tutaj mamy. O, mamy jeszcze inne, to cię kutiaka na oko, to tego italiano, kurwa, języków. Także, ale nie przestawiamy z języka angielskiego, tak jak mówię, ponieważ traci bardzo dużo możliwości ten komputer. No i tak jak mówię, naprawdę polecam, bo to jest grosze. W Islandii tak naprawdę, tak jak mówię, 13 tysięcy koron to jest, żebym was nie skłamał, zbiornik paliwa. To jest jeden zbiornik paliwa tutaj do mojej audiczki. Jakieś 13 tysięcy koron. Tyle mnie to wyszło. W sumie ja to dostałem, no mówię, w prezencie, ale gdybym miał kupować samemu, to tyle by mnie to wyszło. Zbiornik paliwa. Czyli nie wiem nawet czy jedna dniówka, może 80% dniówki tego, co się zarabia. Także naprawdę bardzo polecam, fajna zabawka. No i co mogę więcej rzec? Jeśli sobie ktoś chce sprawić właśnie takie, to naprawdę myślę, że to jest najlepsza alternatywa, bo za te pieniążki, nie wiem tak naprawdę w sumie nawet ile w Polsce kosztuje, ale tak jak mówię, to było z AliExpress, z cłem, z przesyłką wyszło 13 tysięcy koron, to są naprawdę kurwa śmieszne pieniądze i robi robotę. A mianowicie można jeszcze sobie wybrać tą opcję Super Pro. Rozumiem, że VCDS jest zajebisty i można robić mapy i w ogóle, ale na tamtym programie trzeba się znać, a to jest kurwa proste jak, nie wiem, jak te stare gry planszowe, te Tetrisy takie, o. Klikasz i wszystko robi. Także polecam, jeśli komuś pomogłem, no to bardzo mnie to cieszy. Także pozdro i do następnego.